Mariusz Pudzianowski po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą XTB KSW Koloseum 2. No i spytam o to ważenie i tak samo o te ostatnie słowa na Stadionie Narodowym. Zauważyłem, że ty tam bardziej podgrzewasz atmosferę, a Artur Szpilka taki spokojny bardzo i jak nie on troszeczkę. No zgadza się Artura, znam troszeczkę z innej strony, oglądałem jego walki, zawsze taki młody, gniewny. Z jednej strony i dobrze, dlatego że to jest właśnie Artur. No ja troszeczkę, tak jak zawsze, troszeczkę dystansu do wszystkiego mam, ale kiedy potrzeba, wchodzi się do klatki, trzeba robotę po prostu zrobić. To jest sport, to jest MMA. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, więc no tak z małym dystansikiem, takim z malutkim uszczypnięciem dzisiaj to wszystko było. Czy pomysł na prezent dzisiaj na ważeniu w postaci buteleczki z mleczkiem? Jest od dawien dawna, tak jak ma Artur krzyczy Mariusz, 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 Mariusz i gdzieś tam. A ja na początku zrobiłem, może jeszcze jesteś młody w tym MMA, uczysz się. No ja już jestem 14 lat, no to jak skoro młody jesteś, wczoraj był dzień dziecka, no to troszeczkę mleka trzeba się napić. Jeszcze jesteś żółtodziób w tym MMA. No i ja oczywiście też parę razy oberwałem w tym MMA, no bo to jest MMA, ta waga ciężka jest nieprzewidywalna. I czasami jak to się potocznie w naszej gwarze mówi, że jakiś ogórek, coś tam, no to czasami może sprawić niespodziankę, dlatego że w wadze ciężkiej wszystko zdarzyć się może. Chwila nieuwagi, mocne machnięcie, to jest chłopisko 100 parę kilogramów i mogą być dechy zaliczone, więc tutaj nie można nikogo lekceważyć. A tym bardziej Artur to nie jest jakiś ogórek z ulicy wzięty, tylko chłop, który walczył o mistrzostwo świata w boksie, więc trzeba być uważnym naprawdę. Czy jak nadchodzi godzina zero, to czujesz te emocje, czy czujesz bardziej koncentrację? Emocje i koncentrację za każdym razem jest to samo, raz mniej, raz więcej. Nie ma czegoś takiego, bo po 14 latach wchodzisz taki zrelaksowany i wszystko fajnie jest. Nie, tylko głupi się nie boi wchodząc do tej klatki i zawsze ma się, powinno mieć się respekt do przeciwnika, a ja ten respekt za każdym razem mam i nigdy niczego nie jestem pewny. To szacunek. Powtarzasz, Mariusz, 14 lat trenujesz MMA. Dłużej niż byłeś chyba strongmanem, ale możesz mnie poprawić. I czy dzisiaj, jak spytam, kim jest Mariusz Pudzianowski, to odpowie strongmanem czy zawodnikiem MMA? Zgadza się, zawodowe ciężary dźwigałem 12 lat, kiedy zacząłem od pierwszego startu do ostatniego mojego startu w 2010 roku w marcu. Ostatni raz powiedziałem, chłopaki, z wami tutaj startuję i tak było. A w 2009 roku zacząłem to MMA, już jest 14 lat. Kim jestem? Ja jestem tylko tym Mariuszem Pudzianowskim, który jest systematyczny, konsekwentny. Może talentu do czegoś nie ma, ale nie brakuje mi tej konsekwencji i systematyczności. Są zawodnicy dużo lepsi ode mnie z tym talentem, ale brakuje mi tej systematyki, konsekwencji. Gdyby mieli tą konsekwencję i systematykę, byliby najlepsi i by się śmieli ze mnie. A może tego talentu nie mam, ale systematycznie, konsekwentnie dążę do tego celu, który sobie jakiś tam postawiłem. Znacie się z Arturem długo, z WCA. Chcę spytać, czy to ma jakieś znaczenie i przełożenie na walkę, no bo wiadomo, że to dzieli też obozy, robi pewne... Czy podpatrujecie się na treningach, czy masz takie informacje od swoich znajomych? A ja odpowiem na to pytanie bardzo prosto. Z Łukaszem Jurkowskim znamy się bardzo dobrze. Łukasz nawet przez pierwsze 4-5 lat trenował mnie. Znał mnie jak łysego konia doskonale. Wiedział, jak obalam, wiedział, jak boksuję, wiedział, jak przewalam, jak kontroluję. Parę naście, jak nie 10 razy razem sparingi toczyliśmy. Pomagał mi w przygotowaniach najróżniejszych. I nie miało to znaczenia. Daliśmy sobie tak po pysku zdrowo, że... Kibicom chyba ta walka powinna się wtedy podobać i tutaj też jest podobnie. Mimo to, że ja wiem, co Artur robi. Artur wie, co ja robię. Ale kiedy wchodzisz, to właśnie tymi technikami możemy sobie rotować. Wiem, że on uderzy lewą, prawą, a jak uderzy dwa razy lewą, dwa razy prawą, więc tutaj tylko co wyobraźnia pozwoli, wtedy można robić i robić sobie fantazję ze sztuk walki. Mówisz, że jesteś Mariusz Stary Wyga. Kiedy ci się to znudzi w takim razie, to MMA? Wiesz co, znudzić to może i by mi się nie znudziło, ale rozsądek już podpowiada. Jednak no, zawodowy sport jest dla młodych ludzi, a 46 skończyłem, 47 leci na grzbiet, więc w pewnym momencie trzeba sobie będzie powiedzieć stop. Nie wiem jeszcze, czy to będzie teraz, za dwie walki, za trzy walki. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć nawet sam sobie. Nie wiem, ile jeszcze się pobawię. Kontrakt ci wiąże na pewno. Tak naprawdę z KSW pracuję na zasadzie dżentelmeńskiej. Jak powiem słowo, że jestem, to jestem i niepotrzebny mi żaden dokument, żaden papier i bynajmniej z tego akurat u mnie nawet firma słynie. Jak mówię, że jest 10 wypłata, to przez 17 lat zawsze 10 była. Jak powiedziałem Martinowi, że będę, choćby przychodziła konkurencja i proponowała większe pieniądze, to ja jestem. I nie ma to, że ktoś mi zapłaci 100-200 tysięcy, Mariusz pójdzie tam. Nie, ja po prostu jak mówię, to staram się to robić, wykonywać, tak jak i w sporcie, jak i w życiu prywatnym. Konsekwentnie dążę do tego, co powiedziałem. I jeszcze jedno pytanko, słucham. No to wymarzone skończenie jutro.
Wymarzone skończenie? Przede wszystkim chcę wyjść, za każdym razem powtarzam, jak najmniej kontuzji, żebym po prostu wyszedł normalnie, zdrowy, mogę być poobijany, to wszystko. Ja nic więcej nie chcę. Chcę wygrać bez kontuzji.